Ania, bierzesz udział w akcji Moda na Recykling. Czy zawsze ta moda dla Ciebie była właśnie tą z recyklingu? Czy to przyszło do Ciebie jakoś tak nieoczekiwanie i niedawno się tym zajęłaś? Wiesz co, to jest tak, że ja zawsze wykorzystywałam bardzo trudne i niestandardowe materiały. Także już naprawdę wiele lat temu pojawiły się na przykład jakieś takie części, które teoretycznie mogłyby zostać uznane za odpady. Ja wtedy je wykorzystywałam nawet nie wiedząc i nie uświadamiając sobie w ogóle tego, że to jest ekologiczne. I właśnie spotkanie trochę przypadkowe z Europejską Platformą Recyklingu sprawiło, że rzeczywiście spotkali się ludzie, których połączyło przeznaczenie. Śmieję się, bo rzeczywiście mamy wspólne przesłanie i no, naprawdę sprawia mi to też wielką przyjemność. Trzeba mieć jakąś tajemną wiedzę na temat tego recyklingu i jak stworzyć kreację, no bo wiadomo, że nie ze wszystkiego się da. No właśnie, ja się śmieję, że teraz już jesteśmy w trakcie drugiej edycji, bo w 2019 roku rozpoczęliśmy pierwszą serię i ja już powoli zaczynam się czuć jak taki ekspert, dlatego że jakby wszystko zaczyna się od tego, że odwiedzam zakład, który przetwarza zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i tam właśnie pod okiem specjalistów wybieram te rzeczy, które możemy wykorzystać, więc trochę rzeczywiście już na ten temat wiem, natomiast myślę, że najważniejsza jest kreatywność w doborze, właśnie w połączeniu tych elementów. Czasami tak jak tutaj stanowią one dodatek, bo to są akurat płytki drukowane, ale robiliśmy już w tej edycji na przykład suknie z aluminiowych opakowań do telewizorów, gdzie bazą właśnie był ten materiał. No i jeszcze jedna ważna rzecz, często też korzystam z ubrań z recyklingu, z lumpeksów. Także tutaj też zawsze to podkreślam, że tam można znaleźć naprawdę perełki i śmieję się, że tam rzeczy, które trafiają, są najlepszej jakości, bo jeżeli przetrwały taką ilość prań i taką ilość użytkowników, to znaczy, że naprawdę są świetnej jakości. A z czego lubisz najbardziej tworzyć, bo wiadomo, że te surowce są różne? No ja zawsze podkreślam, że jestem fanką układów scalonych i jakby one zawsze się pojawiały w mojej twórczości, bo kiedyś robiłam instalacje artystyczne i też właśnie te układy scalone wykorzystywałam, więc to na pewno jest naprawdę piękne. Zresztą możemy popatrzeć na te wzory. Natomiast wszystkie elementy są niezwykle ciekawe i tak naprawdę im trudniejsze, tym fajniejsze, bo to wymaga naprawdę takiego głębokiego przemyślenia i dużej dawki kreatywności, żeby coś z tego wyczarować. Masz takie recyklingowe marzenie? Jakiś taki surowiec, który chciałabyś zdobyć właśnie do produkcji ubrań? Wiesz co, ja podczas poprzedniej edycji wykorzystywaliśmy naprawdę mnóstwo różnych elementów, bo były na przykład poduszki powietrzne z samochodów, były filtry do okapów, były piloty do telewizorów, klawiatury komputerowe i przygotowując się do drugiej edycji, myśleliśmy, że już naprawdę będzie trudno znaleźć elementy, których jeszcze nie wykorzystywaliśmy. No i będąc właśnie niedawno na terenie jednego z zakładów, okazało się, że znowu po prostu to spektrum się otworzyło na tyle, że znalazłam mnóstwo kolejnych elementów i ja myślę, że to chyba się nie skończy, że te poszukiwania tak naprawdę są bardzo fajne, bo czasami nie jest istotny cel, tylko poszukiwania, bo w trakcie naprawdę można się wiele nauczyć i to jest najfajniejsze. Ale moda na recykling to współpraca między innymi z dziećmi. Jak Ci się układa właśnie ta współpraca? Czy dzieci są zainteresowane właśnie taką twórczością? No właśnie, to co najważniejsze, co chciałabym powiedzieć, to, że jakby tworzenie ubrań z dziećmi jest tylko pretekstem do tego, żeby edukować ekologicznie, czyli najważniejsze jest to, nasze przesłanie, które podkreślamy na każdych warsztatach, że elektroodpadów, czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nie wyrzucamy do zwykłych koszy na śmieci, tylko do specjalnych punktów zbiórki. Trzeba pamiętać też, że możemy je na przykład oddać do sklepu w czasie kupowania nowych modeli. I to właśnie jest najważniejsze, że poprzez zabawę edukujemy tych młodych ludzi, ale też mogą fajnie spędzić czas i na przykład mnie bardzo to zaskoczyło, bo są niezwykle kreatywni i czasami znajdują takie rozwiązania, na które ja bym nie wpadła i to jest też dla mnie też taka fajna lekcja, że jakby młodzi ludzie mają otwarte umysły, nie myślą standardowo i naprawdę jest z każdym razem coraz fajniej. No właśnie, co dzisiaj będziecie tworzyć, bo jest kilka stołów, bardzo dużo różnych surowców właściwie. Tak, dzisiaj będziemy kończyć tę kurtkę. Ja już troszkę rozpoczęłam pracę nad nią. Natomiast będziemy robić jeszcze spódniczkę z miedzianych elementów, które pochodzą z kabli. No i tutaj jeszcze na stołach mamy porozkładane różnego rodzaju przewody, kable, także może jakieś drobniejsze elementy biżuteryjne. No i zobaczymy, co jeszcze się wyklaruje w czasie spotkania.
Współpracujesz też z gwiazdami, więc ja jestem ciekawa, czy gwiazdy chętnie ubierają właśnie kreacje pochodzące w dużej mierze z recyklingu albo w całości z recyklingu. Tak, podczas poprzedniej edycji sporo gwiazd przywdziało na siebie właśnie tego typu stylizacje i o dziwo naprawdę byli zachwyceni i powiedzieli, że spokojnie mogą w tym pojawić się na przykład na ściankach. Więc to dla mnie jest też o tyle ważne, że pokazujemy dzieciakom przy okazji, poza takim ważnym przesłaniem ekologicznym, to, że nie ma znaczenia marka, że nie ma znaczenia drogocenność materiału i to, ile kosztowała dana rzecz, ale czasami naprawdę coś z niczego, coś z teoretycznie czegoś, co nadaje się do wyrzucenia, może powstać kreacja, którą właśnie gwiazdy pokazują, że kreatywność dzieciaków, że praca ludzkich rąk jest najważniejsza. No i między innymi Basia Kurdej-Szatan miała na sobie marynarkę z pilotów do telewizorów, Agnieszka Rylik zbroję z filtrów do okapów, były też, tak jak wspomniałam, właśnie poduszki powietrzne, Piotr Zelt miał na sobie marynarkę z elementów komputerowych, Madzia Wójcik gorset też, gdzie były elementy z komputerów wykorzystane, Aga Wielgosz miała też zbroję z płytek drukowanych, Anna Popek pojawiła się również, także masa gwiazd, która pokazała, że są ekologiczne i mogą założyć na siebie nawet recyklingowe stylizacje. Każda akcja, każdy finał będzie się kończył przekazaniem któryś z tych rzeczy na cele charytatywne, zresztą nie tylko WOŚP, dlatego że jakby chcemy wszystkie rzeczy przekazać na cele charytatywne. Także jak najbardziej potrójne już przesłanie. Właśnie, ale twoja aktywność to nie tylko moda na recykling, ale także fotografujesz i właśnie między innymi gwiazdy. Opowiedz coś o tym. Tak, fotografuję, robię ubrania, no i właśnie to czasami tak się różnie przeplata, że czasami jestem tylko fotografem, czasami tylko tworzę kostiumy, a czasami to się łączy, czyli fotografuję przy użyciu też swoich kostiumów i to lubię najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o fotografię, to ja wspominam na przykład sesję z Michałem Szpakiem i to zawsze podkreślam, że jest on naprawdę niesamowitą osobą i była taka chemia na tej sesji, jest tak magiczny, charyzmatyczny, że śmieliśmy się, że zrobiłam ponad 400 zdjęć i każde naprawdę jest fenomenalne i nie byłam w stanie wybrać tego, które jest właśnie najfajniejsze, ale też Mariusz Czerkawski, a przy okazji tego, co mówiłaś o tym, że niestandardowe projekty, to jeszcze wspomnę tylko, że zaprojektowałam na przykład linię kombinezonów motocyklowych dla kobiet i tutaj akurat Marcelina Zawadzka, która też jest motocyklistką i jeździ w moim kombinezonie, też miałam okazję robić jej sesję w tym oto kombinezonie i to była taka fajna rzecz, bo girl power, bo piękna kobieta, która jeździ motocyklem w kombinezonie, także działo się. Właśnie wracając jeszcze do Michała Szpaka, z nim chyba można zrobić fajne rzeczy, bo on jest otwarty bardzo na modę. Tak, jest otwarty na modę i mamy taki podobny flow i jakby to porozumienie przy fotografowaniu i też przy tworzeniu kostiumów jest niezwykle istotne, dlatego, że jeżeli robię kostium już wyobrażając sobie, dla kogo on będzie, wyobrażając sobie właściciela, jeżeli jest ta chemia, to naprawdę można stworzyć super fajne, kreatywne rzeczy i z Michałem właśnie ten kontakt złapaliśmy praktycznie od pierwszego wejrzenia, dlatego też powstały super zdjęcia. A twoje kombinezony motocyklowe można jeszcze kupić? Wiesz co, ja najczęściej robię takie jednostkowe rzeczy, właśnie unikatowe. Unikatowe, tak, i dobieram to też do osobowości, do charakteru danej osoby, więc no nie stworzyłam jeszcze żadnej kolekcji, która byłaby seryjna. To są raczej jednostkowe rzeczy, także trzeba zamówić. Jakie jeszcze masz plany na swoją karierę, bo właściwie dzieje się bardzo dużo. No właśnie, to jest śmieszne, bo ja tak naprawdę jestem zaskakiwana przez los i jestem bardzo otwarta i bardzo lubię eksperymentować i lubię nowe rzeczy, więc sama się śmieję, że nie mam pojęcia, co się zdarzy w przyszłości, ale mam nadzieję, że to będzie coś jeszcze innego i będę mogła wykorzystać materiały, z których jeszcze nie tworzyłam, a akcja Moda na Recykling jest naprawdę mega bliska mojemu sercu i jeszcze raz naprawdę mega podziękowanie dla Europejskiej Platformy Recyklingu za to, że taka akcja powstała i że możemy edukować ekologicznie, możemy edukować modowo i że gwiazdy pokazują właśnie, że ekologia i że to, co mamy w sercu, jest najważniejsze. Bardzo ci dziękuję, trzymamy kciuki za te nowe projekty i życzę powodzenia. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki.